Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemawiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dokładnie w tym miejscu rozpoczyna się nowa przebudowa. W centrum Woli, a właściwie w centrum Odola, ulica Jana Kazimierza pełni główną ulicę. W tym miejscu właściwie wszystkie samochody jadą, jeżeli chcą dojechać do tych nowych osiedli na Odolanach. I wbrew pozorom Warszawa nie zapomniała o tym, że taka tu ulica jest, że jest tu mnóstwo ulicy, że jest to mnóstwo mieszkańców, bo ponad kilkanaście tysięcy i w tym miejscu oni wszyscy się kłębią, mała komunikacja miejska, a ulica jedna stara i nieprzystosowana do aktualnego ruchu, właściwie nieprzystosowana do tego, co tu się stało w ostatnim czasie. Pierwotnie to było centrum przemysłu, które się w tym miejscu znajdowało, różne bocznice kolejowe w tym miejscu, Warszawa Główna, Towarowa, to wszystko łączyło się w jedną całość. Teraz ten teren przechodzi metamorfozę. Nie ma już tutaj aż tak dużo fabryk i terenów przemysłowych, one powoli znikają z tego krajobrazu, a powstają nowe osiedla, które właśnie na przykład widzimy po lewej stronie. Nie będę wchodzić w tematykę, czy te osiedla powinny tutaj powstawać, czy to jest pata deweloperka i tego typu tematy, ale powiem Wam o tym, co jest ważne w tym miejscu dla tych mieszkańców, którzy już w tym miejscu mieszkają. I nie będę mówić o tym, ile żabek może się znajdować na jednej ulicy. To nie temat tego dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ulicy, nad którą właśnie lecimy i nad skrzyżowaniami, których będzie pełno. Co chwilę będziecie widzieć ujęcia na tą właśnie ulicę Jana Kazimierza i będziecie mieli też co chwilę właśnie jak tutaj napisy, jakie ulice mają skrzyżowanie z ulicą Jana Kazimierza. Macie też strzałki, dzięki czemu możecie mniej więcej zaobserwować, z której strony ta ulica wlatuje bądź czy ta ulica po prostu przelatuje, jak za chwilę dolecimy do ulicy Sowińskiego. Co ważne, cała inwestycja ma zamiar oczywiście uporządkować tą ulicę. Pierwotnie, tak jak powiedziałem na wstępie, to była droga dla całego przemysłu w tym miejscu. Teraz to jest ulica lokalna i właściwie to jest dla mieszkańców przestrzeń miejska i powinna się stać bardziej dla mieszkańców. Dlatego to, co się tutaj teraz znajduje, czyli bardzo szeroka jezdnia, będzie oczywiście zwężona. Ale jezdnia będzie zwężona w ten sposób, że oczywiście nie będzie większych utrudnień, jeżeli chodzi o samochody, bo będzie zwężenie pod... No właśnie, może po kolei. Sama jezdnia, sam jeden pas teraz jezdni ma szerokość 5,75 metra. To jest całkiem duża i szeroka jezdnia. Razem nam to da ponad 11 metrów, dzięki czemu ta jezdnia jest naprawdę szeroka. Oni chcą to zwęzić. Zwęzić, dzięki czemu więcej będzie przestrzeni i na parkowanie, i na zieleń, i na ścieżkę rowerową, której w tym miejscu całkowicie teraz nie ma. Aktualny przekrój ulicy to jest mniej więcej coś takiego, co możecie zobaczyć w tym momencie. Tak to wygląda aktualnie. Jak widzicie, jezdnie są całkiem szerokie, chodniki małe i dużo miejsca parkingowania z ulicą serwisową. To się zmieni, zamiast ulicy serwisowej będzie pas zieleni i nowa ścieżka rowerowa, same jezdnie będą zwężone, a parkowanie będzie po obydwu stronach ulicy. I teraz może opowiem trochę pokrótce, co tu się jeszcze zmieni, pomijając te elementy. Na całej długości będzie ścieżka rowerowa, na całej, no na, przez dzień na całej, będzie na całym odcinku, bez odcinka, który jest no tutaj za ulicą Studzienną, do tej ulicy będzie ścieżka rowerowa, która się będzie cały czas ciągnąć po stronie północnej i będzie mieć też wlot bezpośrednio w niektóre z ulic. Wlot mam na myśli, że jeżeli będzie ulica po drugiej stronie skrzyżowania, właściwie po drugiej stronie ulicy, będzie możliwość przejechania po prostu na wprost rowerem, aby wjechać w ścieżkę rowerową. Takich zjazdów, z tego co się naliczyłem w projekcie, są dwa, więc nie aż tak dużo, ale dobrze, że o tym myślą. I oczywiście sama ścieżka rowerowa połączy się z tym, co jest na Rodona, chociaż z tym, co się dzieje na Rodona, to dosyć dużo powiedziane. Będzie połączenie na zasadzie tego, że po prostu będzie wjazd w ulicę i dalej towarzysta będzie musiał samemu zgodnie z pierwszeństwem wjechać na pasy, które się znajdują na Rodona. I w tym miejscu się właśnie znajduje ulica Rodona. Rodona też jeszcze w tym miesiącu, najprawdopodobniej albo na początku sierpnia, rozpocznie się ze swoją własną przebudową, która będzie trwać krócej, ale niedługo się rozpocznie i będzie czekać jeszcze na budowę samego tramwaju w tym miejscu. Tramwaj, nie wiem jeszcze dokładnie jak powstanie, ale wiemy, że inwestycja i przebudowa tej ulicy będzie chwilę czekać na tramwaj.
Ale o tym opowiem w osobnym materiale, jak będę mówić o samej przebudowie Ordona. A to niedługo, więc jak nie chcecie go przegapić, taka autopromocja, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przejdźmy sobie jeszcze raz w drugą stronę, tym razem tak bezpośrednio z lotu ptaka i będę wam mniej więcej opowiadać, co się tutaj będzie działo i co będziemy widzieć. To tak, pierwsze skrzyżowanie w tym miejscu będzie przejazd dla towarzystów na wprost do ścieżki rowerowej. Oczywiście wzdłuż całej inwestycji będzie mnóstwo drzew, bo ponad 250 nowych, tak mieszkańcy chcieli, bo były tutaj robione konsultacje społeczne a propos tej całej inwestycji. I wzdłuż tej całej ulicy, jak teraz lecimy, będą miejsca parkingowe równoległe do ulicy. W ten sposób samochody bezpiecznie będą mogły tutaj zaparkować i miejsca parkingowe właściwie będą wszędzie, gdzie się da. To znaczy, jeżeli nie ma wylotu, wjazdu bezpośrednio na jakieś osiedle, bądź nie ma przejścia dla pieszych czy przystanku, takie miejsca parkingowe będą wszędzie wyznaczone. Mogę powiedzieć, że tutaj jak patrzę w projekcie, do niego będziecie oczywiście mieli link w opisie, jest mnóstwo tego typu miejsc, więc sądzę, że całkiem nieźle tutaj będzie z tym parkowaniem, nawet pomimo tego, że jedno dosyć duży parking będzie zlikwidowane. Przystanki autobusowe wszystkie na tej ulicy będą całkowicie przebudowane i będą spełniać aktualne nowe standardy, to znaczy po prostu będą miały nowe krawężniki przystankowe, wiaty z tego co wiem może też się pojawią, będą też ławki. No i oczywiście drogi dla osób niedowidomych również dzięki temu się w tym miejscu pojawią. No i tak mniej więcej wygląda ta cała przebudowa, patrząc z lotu ptaka, którą mamy tu ulicę, kolejna w tym miejscu się znajduje i dzięki temu mogę mniej więcej się dowiedzieć, gdzie jesteśmy w projekcie, bo ja tutaj próbuję nadążyć, ale dosyć szybko lecimy. No i tak, w tym miejscu ogólnie nie będzie tych wszystkich lewoskrętów, które teraz mamy. Wszystkie lewoskręty, które się znajdują na środku jezdni, będą zlikwidowane, tam po prostu nie będzie nic, bo ulica będzie zwężona, przez co nie będzie tych lewoskrętów. No i będą przejście dla pieszych z azylami wszędzie, wszystkie przejścia dla pieszych będą z azylami, czyli z tymi wysepkami na środku. Te będą całkiem duże i będą oczywiście zwiększać bezpieczeństwo. Tak samo każde przejście dla pieszych będzie doświetlone LED-owo i cała ulica będzie mieć nowe oświetlenie na całym tym odcinku. Przy ulicy Sobińskiego nie będzie żadnego większego skrzyżowania, nie będzie też żadnych lewoskrętów czy prawoskrętów, po prostu będzie po jednym pasie z każdego wlotu w tamtym miejscu i przystanki autobusowe będą zlokalizowane po przeciwległych stronach samego skrzyżowania. Tymczasem lecąc dalej mamy już kolejną ulicę, czyli Symboliczną. Przy ulicy Symbolicznej dużo się raczej nie będzie działo, jeżeli chodzi o te wloty i wyloty. No i ogólnie sama ulica ma na dosyć dużej części podwójną ciągłą, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome, dlatego żeby nie wyprzedzać przed przejściami dla pieszych, bo tu jest naprawdę mało miejsc, dosyć dużo tych przejść dla pieszych będzie tutaj pomalowanych i będą tylko i wyłącznie miejsca dla przejazdu z różnych osiedli. Tutaj będzie naprawdę duży ruch. Sam nie do końca jestem przekonany, czy jedna jezdnia, a właściwie jeden pas w każdym kierunku w tym miejscu wystarczy i czy nie przydałby się tutaj bardziej wydajny środek transportu niż jedna linia autobusowa 255, ale niestety na aktualnie tak to wygląda i chyba trzeba się tym nacieszyć, że jakikolwiek autobus tutaj funkcjonuje. Czy będzie lepiej, czy będą jeździć tutaj autobusy przegubowe, tego wam nie powiem, bo sama inwestycja będzie trwać 20 miesięcy. Umowa została podpisana w maju i od tego czasu liczymy te 20 miesięcy, co oznacza, że sama inwestycja zakończy się na początku 2025 roku. Tak, to brzmi bardzo odległe, myśląc, że mamy aktualnie 2023 rok, ale tak to wygląda, to jest właśnie 20 miesięcy od maja. To już jest całkiem blisko się pojawia, więc 2030 z niektórymi inwestycjami też nie jest aż tak odległy. Wszystkie ścieżki rowerowe przy okazji, które są aktualnie z dojazdami właśnie w kierunku Fortu Wola, pozostaną, ten dojazd rowerowy w tym miejscu pozostanie, będzie oczywiście wyasfaltowany w całej swojej okazałości. Jeżeli chodzi o jakieś miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o rowerzystów, będą też wyznaczone w różnych miejscach, jak i również stacje Vetulilo też będą się mogły pojawić w niektórych miejscach, z tym, że aktualnie stacje Vetulilo są trochę mniej wymagające, jeżeli chodzi o samą ich budowę, bo nie mają samego terminala. No i tak wygląda ta cała przebudowa. Co mogę powiedzieć wam jeszcze z ciekawostek, to może coś o samej inwestycji. Cały koszt tego projektu to 35 milionów złotych netto. No i chyba jeszcze z takich ciekawostek to mogę powiedzieć coś o tych drzewach, bo jest ich tutaj całkiem dużo. 250, oczywiście mnóstwo krzewów i bylin również się pojawi, jak i łąki kwietne. Sama powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to by ponad 22 tysiące metrów kwadratowych, więc całkiem dużo. I jakie tu będą drzewa? No postaram się nie przekreślić tego jakoś mocno, ale tak, planty klonolistne,
lipa drobnolistna czy klon pospolity. Takie tutaj drzewa będą się mogły pojawić. No i ZDM, ponieważ stwierdził, że to dosyć duża mimo wszystko inwestycja, długa i duża, więc były zrealizowane konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat tego, jak to ma wszystko wyglądać. Mieszkańcy jednoznacznie się powiedzieli, że aktualnie na tej ulicy bardzo brakuje drzew, dlatego tych 250 drzew nowych się w tym miejscu pojawi, a o parkingu, który mówimy, że będzie zlikwidowany, mówimy o tym po prawej stronie, który teraz mamy. Nie będzie ani tej drogi serwisowej, ani tego wielkiego miejsca parkingowego. Będzie miejsce parkingowe oczywiście w tym miejscu, ale równolegle do ulicy z jednej i z drugiej strony, no i sama ulica będzie oczywiście z nową nawierzchnią, bo aktualnie w tamtym miejscu jest całkiem, bym powiedział, mimo wszystko słabo. Zresztą cała Jana Kazimierza, nie będę ukrywać, że swoją nawierzchnią nie grzeszy, bo no, nie jest w najlepszym stanie, dlatego ZDM oczywiście robi to, żeby to wszystko przebudować. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to będzie to robione etapami. Cała przejezdność ma być pozostawiona, z tym, że prawdopodobnie przez większość czasu będzie to ulica jednokierunkowa, podobnie jak przy przebudowie Sokratesa. Zresztą sama przebudowa jest podobna do Sokratesa, z tym, że to nie jest zwężenie, tylko poprawa faktycznie w całości. No i oczywiście większe bezpieczeństwo, więcej zieleni i ścieżki rowerowe. Także będzie podobnie jednokierunkowy ruch. Już aktualnie to się zaczęło, przy aktualnej organizacji ruchu będzie trwać przez 2 miesiące, czyli mniej więcej. Już się kończy, no i to wszystko, znaczy już się kończy, będzie się kończyć po wakacjach i tak to będzie wyglądać przez najbliższe 20 miesięcy. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co najważniejsze, cała przejezdność przez cały okres budowy będzie pozostawiona. Nawet jeżeli to będzie tylko i wyłącznie jeden kierunek, to będzie można dojechać do swojej posesji. Cześć!